Cześć, ja jestem Julka i witam Was na kanale Matematyka z Julką. W swoich filmach pokazuję, że matematyka wcale nie musi być trudna. Jeśli masz problemy z tym przedmiotem, nie rozumiesz tego, o czym mówi się na lekcjach, a nie masz do kogo zwrócić się o pomoc, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Zaczynam. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o prędkości, drodze i czasie. Generalnie w tym temacie nie ma jakiejś wielkiej filozofii, więc będzie to krótki odcinek, ale warto wiedzieć tam o kilku rzeczach, żeby dobrze zrozumieć ten temat. A więc prędkość, możemy napisać, że prędkość oznacza się najczęściej literą V. Czyli napiszemy sobie, że to jest V. Idąc, jadąc czy lecąc, poruszamy się z pewną prędkością. Ale co to tak naprawdę znaczy? Ano to, że pokonaliśmy pewną drogę lub odcinek w określonym czasie. W codziennym życiu prędkość mierzy się zazwyczaj w metrach na sekundę lub kilometrach na godzinę. A na przykład czemu nie w metrach na godzinę albo kilometrach na sekundę? Bo prędkość w metrach na godzinę jest to bardzo, bardzo wolne poruszanie się. W tej jednostce moglibyśmy zmierzyć poruszanie się na przykład ślimaka. A kilometr na sekundę jest to niesamowicie szybko, nawet jak dla samolotów. W tej jednostce moglibyśmy podać prędkość rakiety kosmicznej, która porusza się z prędkością prawie 8 km na sekundę. Wow. W naszych przykładach omówimy sobie poruszanie się ze stałą prędkością, jednak w realnym świecie jest to prawie niemożliwe. Zawsze ktoś raz przyspiesza, potem zwalnia, zatrzymuje się i znowu porusza. W takich przypadkach obliczamy prędkość średnią. Weźmy sobie na przykład samochód jadący z prędkością 60 km na godzinę. Jeśli będzie on jechał cały czas ze stałą prędkością, to po godzinie pokona on dystans 60 km. Może on również jechać z różną prędkością przez jedną godzinę, ale droga, jaką pokona w tym czasie, będzie świadczyć o tym, że jego średnia prędkość wyniosła 60 km na godzinę. No okej, ale sprawa nam się komplikuje. Jeśli ktoś nas zapyta, a jaką odległość pokona ten samochód w ciągu 5 minut? Dokonajmy więc krótkich obliczeń, aby móc odpowiedzieć na to pytanie. A więc jedna godzina ma 60 minut. Jakby ktoś jeszcze nie pamiętał, to przypomnę. Więc samochód jedzie 60 na godzinę, więc 60 km na godzinę. Więc żeby to sobie tak zapisać w ułamku, no to wyjdzie nam 5/60 godziny. I razy 60 km. To wychodzi nam 360. Może tak ładniej to napiszę trochę. I to nam daje 5 i jeszcze jednostka, czyli kilometry. Możemy to obliczyć drugim sposobem i ten jakoś bardziej do mnie przemawia. Czyli wiemy, że w jedną godzinę samochód pokonuje 60 km. W jedną minutę pokonuje 60 km. A tutaj 60 jakby. Ja już wam to piszę. Czyli to jest 1 km. To w 5 minut pokonuje 5 razy 1 km, czyli 5 km.
No dobra, teraz sobie zrobimy zadanko takie. Pociąg ekspresowy pokonał odległość 360 km w ciągu 4 godzin. Jaką odległość pokonywał przeciętnie w ciągu godziny? Więc mamy 360 i musimy to podzielić przez 4 godziny. Co nam daje 90 km na godzinę. I drugie zadanie. Trasę z Warszawy do Nowego Jorku o długości 9000 km samolot pokonuje w ciągu 10 godzin. Z jaką średnią prędkością leci samolot? Więc te 9000 km dzielimy przez 10 godzin. I to nam wychodzi 900 km na godzinę. No dobra, jak mówiłam, to będzie krótki filmik. Więc już zakończymy. I jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał, a wtedy na pewno nic Cię nie ominie. Zachęcam Cię również do wciśnięcia łapki w górę. W ten sposób docenisz moją pracę i dasz mi dodatkową motywację do nagrywania kolejnych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!